Witam Państwa serdecznie. Na tarasie widokowym w Warszawie, na Pałacu Kultury, spotkałem tutaj taką typowo rodowitą warszawiankę, która może podzieli nam się troszkę swoją taką wiedzą na temat Warszawy i w ogóle tu okolic i coś nam powie. Ja zadam jej kilka pytań od internautów. Pani Barbaro, jak długo Pani mieszka w Warszawie? Od urodzenia. Od urodzenia. O, to bardzo długo. Czy dobrze zna Pani Warszawę? Tak. Dobrze. A jakie jest najbardziej ulubione Pani miejsce w Warszawie? Łazienki. Łazienki Królewskie, rozumiem. Aha, no super. Czyli godne polecenia, tak? Bardzo. A coś więcej o łazienkach? Przede wszystkim pomnik Chopina i są na tym koncerty. Proszę głośniej. Są koncerty Chopina i przeważnie na tym. I bardzo polecam, bo są bardzo fajne. A super. Jakieś jeszcze może ulubione miejsce w Warszawie, oprócz łazienek, gdzie możemy polecić turystom? No, tu jest wiele do polecenia, bo Wilanów jest piękny. Wilanów. Oczywiście Pałac Wilanowie i Ogrody Wilanowie. Z tego co słyszałem, również Nowy Świat. Nowy Świat oczywiście też. Aha. No ja jestem takim warszawiakiem napływowym, na nas mówicie słoiki, nie? Prawda? Tak. Ale my takie pozytywne słoiki. Tak, pozytywne. Jesteśmy, nie? A bardzo lubimy słoiki. Lubicie słoiki. Tak. I to co jest wewnątrz słoików zapewne. Słoiki. A jak my przywozimy słoiki, to wy lubicie jakby wyjadać z tych słoików. To co słoiki przywiozą w słoikach. Dobrze. Chciałbym jeszcze Panią zapytać, i chciałbym powiedzieć tu internautom i na moim kanale YouTube, że my siedzimy sobie na tarasie widokowym, o zobaczcie, na takich leżakach. Ja pokażę zaraz. Pani Barbara siedzi na leżaku takim, a ja siedzę sobie na leżaku o. I tutaj przeprowadzamy dyskusję. Ja to się troszkę odsunę, żebym mógł lepiej Panią Barbarę ująć. I wtedy przybliżę kamerę, no i dalej rozmawiamy. A czy na Pałacu Kultury tutaj w tym punkcie widokowym jest Pani pierwszy raz, czy któryś raz z kolei? No, już któryś raz z kolei. I obcokrajowców, czyli turystów, przybywa z roku na rok? Przybywa, tak. Aha, fajnie. A czym Pani się zajmuje na co dzień? Bo z tego co wiem, wspomniała Pani nam też, że Pani gra w filmach, statystuje, jest Pani też również epizodystką i wiele takich drobnych ról Pani zagrała w polskich serialach i filmach. Tak, mam status nawet aktorski. Status aktorski, no to widzicie, jaką ciekawą osobę, no może nie ciekawą, interesującą, bo ciekawa to jest książka, ale interesującą osobę spotkałem, która zgodziła się udzielić nam takiego krótkiego wywiadu. Pani Barbaro, praca na planie, czy jest możliwa dla każdego człowieka? Bo wielu ludzi o to pyta, czy jak się dostać na plan? Jak statystować? Czy to się wiąże z jakimś stresem? Czy można po prostu przez to przejść i naprawdę zaistnieć i mieć na przykład, powiedzmy, fajny swój dorobek życiowy taki i jakieś świetne fotografie, filmy z wielkimi ludźmi? Samo statystowanie nie jest straszne, bo tylko się statystuje. Ale jeżeli się już odgrywa epizody, jakieś role aktorskie, to już wtedy troszkę trzeba się poduczyć. Poproszę głośniej, Pani Barbaro. Trzeba już się troszkę poduczyć, żeby zagrać to dobrze i jak najmniej było dubli. Aha, no tak. Czyli wydaje mi się, że przeciętny człowiek, który ma ochotę, ma taką werwę w sobie, taki dynamit i chciałby spróbować, nie miałby większych przeszkód, prawda? Tak, musi się zgłosić do agencji. Wiele takich agencji i wtedy może korzystać. No pytam tak o to, bo ja otarłem się troszeczkę o ten świat i też właśnie chciałem Panią tutaj tak zapytać, aby Pani też to uwiarygodniła, że jednak można, prawda? Ja tu pokażę też siebie przez moment, żeby było wiadomo, że ja tutaj siedzę, nie? A nie, że gdzieś tam mój głos podłożony, prawda? No też powacham do kamery. O, właśnie. Tutaj jestem. Tak, okej. Cajrowski z tej strony. No i teraz tak. Zamierza Pani tak już pozostać w Warszawie do końca?
to znaczy, myślę, że nie. Aha, jednak ciągnie gdzieś w strony, które... Takie strony ciche, wiejskie, lasy. Klimaty. Klimaty. Ponieważ tak. Warszawa z tego co jest piękna, ale jest przeludniona. Tak, tak. Ciężko się mieszka, bo zanieczyszczenia są... Głośniej proszę. Zanieczyszczenia są duże. Także tak ogólnie, no dopóki muszę, to mieszkam, ale na pewno, kiedy nie będę musiała, to się stąd wyprowadzę. Aha. No to jest też zdanie moje podobne, że Warszawa jest piękna, natomiast nie ma gdzie zaparkować, trudno jest parkowaniem. I tak. to wszystko się wiąże ze stresem, nawet jazda samochodem, masa tych aut, godziny szczytu, praktycznie korki i ten. A tak ogólnie no jest super, no rozwija się Warszawa, aczkolwiek trzeba ekonomiczny problem rozwiązać z autami, gdzieś powiedzmy z ludźmi, bo wszystko jest zawalone, autobusy, metra. Cały czas taki wyścig szczurów, prawda? Jest coś takiego, nie? W Warszawie. To jest, ja to zobaczyłem dzisiaj właśnie, jak jechałem tutaj metrem, zanim panią spotkałem. I zauważyłem właśnie, jak wysiadano z metra, jak wysiadano i szybko na te schody, tak do góry. I widziałem taki film właśnie, animację roku, właśnie o szczurach, o tym wyścigu szczurów, jak to jest pokazane, na przykładzie szczurów, nie? I rzeczywiście, to wyglądało tak, tacy przykuleni na tych schodach, wszyscy tak szybko, nie dość, że schody jechały, to oni jeszcze biegli po tych schodach, żeby wyprzedzić jakby schody, nie? Czyli zobaczyłem taki wyścig szczurów na żywo, nie? I to, co się mówi o tym wyścigu szczurów w większych miastach, to w Warszawie też to jest, prawda? Tak. Ludzie... Czyli ludzie zapracowani, tak. Pędzący z pracy do pracy. Z pracy do pracy. Na kilka etatów, tak, przeważnie. Nowobogatcy tacy. Jak się pracuje, to też nie ma ograniczonego czasu pracy, tylko trzeba zrobić to, co trzeba zrobić, więc czasami po godzinach. Czyli społeczeństwo troszeczkę zmęczone, sfrustrowane często. Tak. Co rodzi nam gdzieś stres, czy nawet taki depresję, czy nawet niepokój na ulicach zapewne też z powodu też młodzieży sfrustrowanej takiej w niektórych dzielnicach, z tego co ja tak może słyszałem też. No fajnie, że panią spotkałem. Pani Barbara, tak? Pani Barbaro, pożegnamy się ze wszystkimi. No tak kilka słów ode mnie, pierwszy fajny wywiad w Warszawie. No i my myślę, że tak... Po tym nagraniu, na poczet takiej przyjaźni, pójdziemy gdzieś z panią Barbarą na kawę, prawda? Oczywiście, tak. No więc ja zapraszam i wypijemy kawkę wspólną, dowiem się jeszcze czegoś więcej i porobię jakieś notatki, dobrze? A więc ciao, żegnamy się. Papa. Ja również się żegnam, papa. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie i jak zwykle bądźcie blisko mnie. Żegna się z wami, prosto z Warszawy, Robert Raflewski.